Witam wszystkich. Dzisiaj opis rasy Maltańczyk. Najważniejsze cechy, zachowanie, pielęgnacja, zdrowie, dla kogo oraz oczywiście wady i zalety. Maltańczyki zdobywają coraz większą popularność jako właśnie takie psy do towarzystwa, psy rodzinne. No i nie ma się co dziwić, ale o tym dowiecie się z materiału. Zacznijmy od wielkości. 20-25 cm, 3-4 kg wagi, czyli pies naprawdę niewielkich rozmiarów. Żyją 15 do 20 lat, czyli są to psy długowieczne. Naprawdę w porównaniu z niektórymi rasami dużymi, Maltańczyk może żyć nawet prawie trzykrotnie dłużej niż te właśnie duże osobniki. I musimy o tym pamiętać, kiedy decydujemy się na Maltańczyka, że to jest wybór na naprawdę wiele lat. Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze, do charakteru oraz do zachowania. A są to psy bardzo wesołe i bardzo przyjacielskie. Do tego naprawdę mocno przywiązują się do właściciela i bardzo źle znoszą samotność. To nie jest rasa psów, którą możemy mieć, którą możemy posiadać, kiedy często jesteśmy poza domem. Maltańczyki nie są takie. Maltańczyki są to psy, które potrzebują naszej obecności, uwielbiają tą obecność, a kiedy nas nie ma, mogą zacząć sprawiać problemy i mogą po prostu bardzo źle na to reagować. Uwielbiają nam towarzyszyć, uwielbiają być cały czas blisko z nami. Zawsze to powtarzam, że są takie rasy, które nawet nie tyle, że potrzebują kontaktu z nami, żebyśmy się z nimi bawili, głaskali, pieścili, ale żeby po prostu być blisko nas, żeby mogły za nami chodzić, żeby były, można powiedzieć, w tej naszej przestrzeni. No ale to na pewno cecha bardzo ważna dla wielu osób. Przejdźmy dalej. Są to też psy bardzo wrażliwe i bardzo delikatne. I chociaż żaden pies nie może być wychowywany czy prowadzony krzykiem, zmuszany do czegoś siłą, to jednak Maltańczyki na takie rzeczy, na delikatne, bardzo źle reagują. Musimy o tym pamiętać, że ta delikatność, to zachowanie tego psa naprawdę może źle się, nasze zachowanie względem tego psa może bardzo źle odbić się na jego psychice. Chociaż Maltańczyki to niewielki rozmiar, ale bardzo duży temperament. Uwielbiają biegać, bawić się, szaleć. Są to psy bardzo aktywne i o tym też musimy pamiętać, żeby zapewnić im odpowiednią dozę ruchu, chociaż one też świetnie dostosowują się do swojego właściciela. I o ile u jednych właścicieli będą naprawdę szaleńcami, można tak powiedzieć, oczywiście nie obrażając tych piesków, a u drugich będą troszkę większymi leniuchami, ale w żadnym wypadku nie mogą być pozbawione ruchu. Kochają pieszczoty. To dla tych, którzy się pytają, czy te psy lubią przytulanie, lubią kontakt z człowiekiem taki fizyczny. Oczywiście tak. Raczej są nieufne wobec obcych, ale nie są agresywne i niestety nie nadają się na stróża. I nie chodzi tu tylko o ich wielkość, ale też o charakter. Kontakt z dziećmi jak najbardziej dogadają się, ale raczej z dużymi dziećmi. Raczej z tymi starszymi dziećmi. Jeśli te też wiedzą, jak się, można powiedzieć, zajmować, jak się bawić z takim niedużym psem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że te mniejsze dzieci nie są aż tak delikatne, a to są psy nie tylko delikatne pod względem psychicznym, ale fizycznym też. 3-4 kg, a dzieci mają naprawdę, nawet te nieduże, bardzo dużo siły. No i żeby nie zrobić temu pieskowi krzywdy, ale tak, cierpliwe, wyrozumiałe, bardzo chętne do zabawy z dziećmi. Dobrze układają się też relacje z innymi psami, z kotami. Tutaj uwaga z dużymi kotami, ponieważ niektóre duże koty mogą im zrobić krzywdę, no ale to już wszystko zależy od kotów. Wiemy, że psy z kotami nie zawsze dobrze żyją i niekiedy tutaj też mogą się pojawić napięcia, ale tu dużo zależy od nas. Jeśli chodzi o wychowanie i szkolenie. Uwielbiają się uczyć, bardzo szybko przyswajają naukę i chociaż może nam się wydawać, że takie niewielkie psy raczej do niczego się nie nadają, jeśli chodzi o szkolenie, to tutaj byśmy się bardzo mocno pomylili, ponieważ na przykład Maltańczyki uwielbiają uczyć się różnych sztuczek, różnych zadań i oczywiście to nie będą psy, które tak jak owczarek niemiecki, owczarek belgijski, czy też cała masa innych tego typu psów będzie wykonywać jakieś zadania ciężkie, to Maltańczyk jednak też może się bardzo, bardzo dużo nauczyć. A jeśli chodzi o wychowanie, pierwsza sprawa, którą już wspominałem, delikatnie, spokojnie, żeby nie zrobić krzywdy, ale też konsekwentnie, bo to są psy inteligentne i psy z rodzaju tych, które potrafią nam wejść na głowę i doprowadzić do tego, że to one bardziej będą rządziły nami, niż niestety my nimi. Więc tutaj też polecam rozwagę w tej materii, żeby nie dać sobie wejść na głowę. I oczywiście w niektórych sportach również te psy mogą się znaleźć. Oczywiście w sportach, gdzie ta wielkość nie ma tak dużego znaczenia, bardziej chodzi o inteligencję, spryt i szybkość. Pielęgnacja. Jak widzicie, jeśli nie patrzycie na ekrany, no to spójrzcie. No dosyć wymagająca, delikatnie mówiąc, bardzo czasochłonna. Potrzebują te psy regularnej, bardzo czasochłonnej pielęgnacji. Właściwie codziennej i długotrwałej. Do tego przystrzyżenie. Musimy też, jak w większości raz, też dbać o oczy, uszy, zęby, ale jak widać, doskonale wiemy, o co trzeba najbardziej dbać. Nie chodzi tu tylko o wygląd. Niektórzy powiedzą, mój pies nie jest psem wystawowym, ale tu chodzi też o ich zdrowie i żeby nie zaniedbać, żeby później nie zrobić sobie problemów. Dlatego ta pielęgnacja jest tak ważna, no i niestety tak czasochłonna. Zdrowie. No oczywiście jest to rasa bardzo zdrowa i długowieczna. Tak jak powiedziałem, 15-20 lat potrafią żyć. I o ile zdarzają się problemy niekiedy ze stawami, z oczami, to tak, to jest rasa bardzo, bardzo zdrowa. Tylko musimy oczywiście uważać, żeby nie zrobić im krzywdy. Odżywianie. Tutaj nie ma żadnych problemów, ale musimy uważać na coś innego, na otyłość, żeby po prostu tych psów nie przekarmiać, ponieważ one naprawdę potrafią wycyganić od nas każdą ilość jedzenia, no i to może się bardzo mocno odbić na ich wadze, a wiemy, że to nic dobrego dla psów, no nie tylko dla psów, jeśli chodzi o zdrowie. Wady i zalety. Do wad należy zaliczyć bardzo dużą ilość czasu, jaką musimy poświęcić na pielęgnację. I jest to coś, czego nie możemy pominąć. To jest taka bardzo duża wada. Kolejną wadą jest to, że bardzo źle znoszą samotność. To nie są psy, które możemy zostawiać nawet na pół dnia, nawet jeśli będą przyzwyczajone. To są psy, które potrzebują naszej obecności cały czas. Do tego są to psy bardzo wrażliwe i delikatne. Chodzi mi tutaj nie tylko o ten fizyczny aspekt, ale też o aspekt psychologiczny. A tak, to raczej takich większych wad w Maltańczykach nie ma. Jeśli chodzi natomiast do zalety, wesoły, bardzo przyjacielski, uwielbiający naszą obecność, no, potrzebujący tej naszej obecności, dobrze dogaduje się ze zwierzętami, w miarę proste, bezproblemowe wychowanie, tylko jeśli jesteśmy konsekwentni i nie pozwolimy im wejść sobie na głowę, no to nie powinno być żadnych problemów. Kolejną zaletą jest bardzo duża ilość zdrowia, tak to ujmijmy. Są to psy naprawdę bardzo zdrowe, w porównaniu z niektórymi rasami, nawet o podobnej wielkości, chociaż małe psy raczej nie mają z tym problemów, są to psy bardzo, bardzo zdrowe. Następną zaletą jest to, że świetnie znajdą się w wielu miejscach. Czy to będzie małe mieszkanie, czy to duży dom z ogrodem. Ten pies wszędzie się świetnie znajdzie, świetnie nadaje się do podróżowania, nie tylko ze względu na wielkość, więc tych zalet jednak jest dosyć sporo. Dla kogo ta rasa? Oczywiście dla kogoś, kto doskonale zdaje sobie sprawę z ograniczeń wynikających oczywiście z wielkości, a także wie, że ten pies potrzebuje naszej obecności bardzo, bardzo dużo. Nie mówię tutaj o tym, że musimy z nim cały czas się bawić, musimy cały czas go trenować, biegać, spacerować. Tutaj chodzi o to, co mówiłem wcześniej, że ten pies potrzebuje naszej obecności, potrzebuje tego, żebyśmy byli blisko niego, żebyśmy byli w takiej, żeby mógł być w takiej naszej przestrzeni. Oczywiście, jeśli chodzi o pieszczoty, ten pies też to lubi, nie ma z tym problemów. Również dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że ta pielęgnacja jest uciążliwa dla wielu. Ale jeśli będziemy tak na to patrzeć, no to niestety to nie jest rasa dla nas. Tutaj ta pielęgnacja jest potrzebna i o tym nie możemy zapominać. I dla ludzi, którzy wiedzą, że ten piesek to nie jest taki pies, że będzie tylko leżał, ale też jest psem aktywnym. Lubi zabawę, potrzebuje tej zabawy. No i właściwie tyle. Właściwie pies dla każdego, jeśli tylko nie wymagasz, żeby był stróżem, obrońcą, czy też uprawiał z tobą jakieś ciężkie sporty, czy też, można powiedzieć, biegał za tobą, jak jedziesz na rowerze, czy też biegasz, to na pewno świetnie znajdzie się w twoim życiu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, udostępnij, pokaż znajomym, wrzuć na swoje portale społecznościowe. Doskonale wiesz, co możesz zrobić. No oczywiście ocena, komentarz i spojrzenie na inne materiały. Do usłyszenia ponownie.